Rozmaite są argumenty za i przeciw dotyczące nauki religii. Czy w szkole, czy nie w szkole, czy w ogóle powinna być nauka religii, czy może nie jest potrzebna. I ostatnio mieliśmy taki dowód na to, że bywa przydatna. Mianowicie z okazji wyboru nowego papieża Franciszka dziennikarze zaczęli komentować to, co się dzieje, robili transmisję z Watykanu, wcześniej oczekiwali na wynik konklawy. I w ogromnej mierze, co jest dosyć w kraju katolickim zdumiewające, wykazali się zupełną niewiedzą. Czyli właśnie jakby albo spali na lekcjach religii, albo nie wiem, a może na nie chodzili, nie chodzili. No to nie jest obowiązkowe oczywiście. Natomiast okazuje się, że nauka religii bywa potrzebna dla funkcjonowania człowieka kulturalnego. I nie mówię tutaj o kwestiach wiary, bo to jest rzecz już zupełnie osobista. Natomiast o pewnym zasobie wiedzy, którą się zdobywa. I która bywa przydatna w rozumieniu i co więcej opisywaniu rzeczywistości. Więc gdybym miał powiedzieć, czy warto poznać parę terminów dotyczących życia Kościoła, to nawet jak się z niewierzącym, to bym zachęcał.